Siemanko, witam w kolejnym odcinku kursu GraphQL. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem łódek w naszym API, ponieważ w naszym API póki co mogliśmy tylko sobie operować na użytkownikach. Natomiast dzisiaj pokażę Wam, jak można dodawać relacje z użyciem GraphQL. Czyli tutaj chodzi mi o coś takiego, że na przykład mamy zapytanie, które pozwala nam pobrać wszystkie łódki, które aktualnie znajdują się w naszej bazie danych. No i tutaj widzicie, że mamy query all boats. Chcemy, żeby z powrotem nam API zwróciło ID oraz title i GraphQL nam to zwraca w taki sposób, jak widzicie z prawej strony. Jeżeli chcecie mieć takie narzędzie do łatwego bawienia się z GraphQL-em, to ten program nazywa się GraphQL Playground i w opisie do tego filmiku możecie znaleźć sobie link, żeby go pobrać. Myślę, że naprawdę się on przydaje w codziennej pracy. Można sobie tutaj na przykład zapisywać tokeny, przysyłać je sobie w HTTP headerach, więc jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie do pracy z GraphQL-em. Więc link do tego znajdziecie pod filmikiem. Teraz kwestia, co dzisiaj będziemy robić. No, pobieramy tutaj ID i title, jednak każda łódka, która zostanie dodana do naszego API, ona zostaje dodana przez konkretnego użytkownika. Czyli w sytuacji, gdy zalogowany użytkownik utworzy nową łódkę, zróbmy sobie na przykład mutację, mutation, create boat, title, Titanic, później co tam jeszcze mamy, description, xxx i tutaj z powrotem chcemy dostać na przykład ID. I wykonajmy takie zapytanie. Utworzyła się nowa łódka i teraz pokażę Wam, jak to wygląda w bazie danych. Więc mamy nową łódkę Titanic, description XX i user ID jest to ID aktualnie zalogowanego użytkownika. No i teraz w sytuacji, gdy chcemy pobrać wszystkie łódki, no to widzicie, że tutaj możemy sobie też zwrócić informację o użytkowniku, który dodał daną łódkę. No i tak naprawdę dzisiaj będziemy się zajmować tym wszystkim w tym odcinku. Także jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam do dalszego oglądania. Drobne ogłoszenie, jako że sporo osób pyta o różne rzeczy związane z Reactem i z GraphQL-em w komentarzach pod filmikami, stwierdziłem, że może warto założyć kanał Discordowy, na którym będzie łatwiej Wam zadawać tego typu pytania, wklejać fragmenty kodu i dyskutować o problemach związanych z Reactem, z GraphQL czy JavaScriptem. Więc zapraszam do podpisu, do tego przypisów do tego filmiku. Znajdziecie tam link, dzięki któremu będziecie mogli trafić na Discorda. Discord wygląda tak. Na razie jestem ja. Tylko tam ja i jeszcze jedna osoba. Mamy kanały tekstowe, czyli React, GraphQL, Code Review, no i możliwość rozmowy głosowej. Także jeżeli wydaje Wam się to dobry pomysł, to zapraszam na kanał Discord. Jest to bezpłatny program, bardzo prosty w obsłudze, podobny do Slacka i wystarczy tylko użyć link do rejestracji. W zasadzie do zaproszenia, i jeżeli już macie Discorda, no to po prostu was tam przekieruje na ten kanał. Sorry za ten przydługi wstęp. Zaczynamy już to, po co dzisiaj się spotkaliśmy, czyli tworzymy API do dodawania łódek przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Więc na początek będziemy potrzebowali sobie zrobić model nowy z użyciem SQLize'a. SQLize pozwala tworzyć modele w sposób SQLize model generate. Później podajemy sobie nazwę tego modelu, czyli w naszym przypadku to będzie boat, oraz podajemy attributes, które chcemy mieć w naszym modelu. Tutaj i potrzebujemy tutaj na początek kilku dosłownie pól, żeby pokazać Wam, jak korzystać z tego API, więc wpiszemy tutaj na pewno title typu string, description typu także string
oraz User ID do przechowywania informacji o autorze danego wpisu i to będzie już oczywiście integer. No i odpalamy tą komendę. Teraz, żeby ten model jakby załadował nam się do bazy danych, no to trzeba także wykonać polecenie dbmigrate, które wykona tą migrację i wrzuci nam nową tabelę do bazy danych. Ja już to wykonałem u siebie wcześniej, więc nie będę teraz wykonywał tego polecenia, natomiast u Was będzie to konieczne. Jeżeli do końca nie rozumiecie, co teraz się dzieje, co to jest SQLize, co to jest migracja, co tu się tak naprawdę od Janie Pawła, to sobie musicie się cofnąć parę filmików wstecz i tam jest dokładne wyjaśnienie, czym jest SQLize i jak można z niego korzystać. Więc tutaj odpalacie dbmigrate i w tym momencie możemy już korzystać sobie z nowego modelu, którym jest Bolt. No dobra, mamy model, także możemy lecieć dalej. Na początek sobie rozszerzymy naszą schemę. W schemie na razie mamy jedyne co mamy, to mamy tylko użytkownika. Musimy teraz to rozszerzyć o nowy plik, w którym sobie wrzucimy rzeczy związane z łódkami. I teraz tutaj mamy bolt.js i ja sobie pozwolę to skopiować, żeby tutaj nie przedłużać czas, żeby nie zabierać Wam cennego czasu. Wrzucimy sobie schemę Bolta. I mamy typ Bolt, ID, Title, Description, Location nie jest nam potrzebne, User ID i tutaj mamy także usera. I teraz chcemy mieć możliwość wykonania query, dzięki któremu możemy pobrać wszystkie łódki, które mamy w naszym API oraz mamy nową mutację, która pozwala nam tworzyć nową łódkę i tutaj oczywiście sobie możemy do tej łódki podawać parametry takie jak tytuł, jak opis i dostaniemy z powrotem nową łódkę. Więc tu jest Bolt, nowa schema. Oczywiście musimy ją sobie załadować. Import Bolt schema from Bolt. I tutaj oczywiście też musimy do tej naszej tablicy wrzucić bolt schema. Więc schemę mamy już za sobą. Teraz musimy zrobić sobie resolver. Resolver, czyli takie połączenie, pamiętacie z ostatnich odcinków, musimy powiedzieć GraphQL-owi, no dobra, jeżeli ktoś już tutaj pyta o te wszystkie łódki, no to jakby coś trzeba wykonać, trzeba wykonać zapytanie do bazy danych i tutaj resolwery do tego właśnie służą, by opisywać, w jaki sposób chcemy pobrać dane. No i robimy sobie nowy plik. Tu będzie bolt.js i teraz oczywiście będziemy musieli ten plik załadować, czyli import bolt resolvers from bolt i bolt resolvery oczywiście musimy sobie tutaj wpiąć w ten sposób i napiszemy sobie na początek resolver bardzo prosty, czyli będzie export default query i tu będzie all bolts parent args models i tutaj zwrócimy models bolt find all. Pobierzemy sobie na razie wszystkie i tutaj zrobimy sobie jeszcze mutację, mutation do tworzenia nowej łódki i to tworzymy w ten sposób, że skorzystamy sobie z naszej funkcji combine resolvers. Możecie o niej dokładnie posłuchać w poprzednim odcinku z GraphQL, co ona robi, ale w skrócie chcemy teraz zrobić taką rzecz, że w momencie, gdy
ktoś będzie tworzył łódkę, to chcemy, by łódka została utworzona przez konkretnego użytkownika. I żeby to osiągnąć, musimy się upewnić, że osoba, która wywołuje mutację Create Boat, jest aktualnie zalogowana. I teraz, by to zrobić, musimy mieć Combine Resolvers, musimy mieć Is Authenticated, nasz tutaj, nasze no, takie sprawdzenie. Przypomnę może, jak to wygląda. Czyli tutaj mamy sprawdzenie w kontekście, czy jest user ID, to jest podpinane przez middleware w Expressie. Jest to brane na podstawie JVT tokena, który został przekazany w zapytaniu do naszego API. Szczegółowo macie to wyjaśnione w poprzednich odcinkach. I teraz w sytuacji, gdy user ID jest, no to jakby przeskakujemy dalej i tutaj pozwolimy wykonać mutację. Natomiast w sytuacji, gdy nie ma user ID, no to rzucimy sobie po prostu błędem. No i teraz możemy to użyć w Create Boat, robimy sobie Combine Resolvers. Tutaj jest Is Authenticated, to zostanie wykonane. W sytuacji, gdy jest ktoś zalogowany, no to lecimy dalej i tu będzie Parent, Title, Description i tutaj będziemy mieli kontekst, models oraz user ID, który oczywiście wpiszemy sobie, i tutaj chyba nic nie zjadłem, create boat i tutaj będzie models boat create i podajemy parametry title, description i user ID, który jest wrzucony przez kontekst. Tutaj była drobna literówka z GraphQL Resolvers. No i teraz sprawdźmy, czy możemy utworzyć nową łódkę z naszym konkretnym ID. Sprawdzimy, jak to wygląda w bazie danych. No i widać, że mamy tutaj Titanica utworzonego zgodnie z użytkownikiem ID. No to teraz sprawdźmy, które łódki mamy dodane w naszym systemie. All boats. Chcemy oczywiście ID, ID, title oraz user ID. I widać, że mamy tutaj ostatnie łódki utworzone jako user ID. No dobra, ale teraz by się przydało jeszcze mieć możliwość pobrania relacji naszego użytkownika, czyli my chcemy mieć user i na przykład pobrać też e-mail dla tego usera. Na razie nie jest to możliwe, ale oczywiście możemy to szybko naprawić. Więc w tym celu wracamy sobie do naszego resolvera, który mamy w Boat. I teraz zrobimy dosyć nową rzecz, bo chcemy dodać do naszego typu Boat nowy resolver dla pola user. I teraz w sytuacji, gdy mamy user, to oczywiście to będzie async, asynchroniczna funkcja. I tu teraz nie mamy parent, tylko naszym parentem tak naprawdę jest boat. I zaraz wytłumaczę, o co tu chodzi, ale mamy boat args models i to nam zwraca models user, szukamy usera, find one i teraz będzie where i tu będzie id boat user id. I teraz sprawdzimy sobie, w jaki sposób to działa. Zapisujemy. Trzeba oczywiście jeszcze zmienić schemę nieco. A nie, w schemie mamy już usera, dobra. I cofamy się do naszego GraphQL Playgrounda. Zaktualizujemy go później. I widzicie, user już teraz jest nam zwracany jako zagnieżdżony rekord w naszych łódkach. I jak widzicie, jest to bardzo fajne rozwiązanie, bo możemy sobie jednym prostym zapytaniem zwracać zagnieżdżone elementy. I to już działa, natomiast nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ no niestety, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje w naszej konsoli.
Ja tutaj może ją wykasuję i odpalę ją jeszcze raz. Teraz zobaczcie, co się dzieje w momencie, gdy odpytujemy ten nasz playground. Dzieje się tu bardzo niedobra rzecz, ponieważ jest sporo zapytań o to samo, o usera 7.1. Dla każdego jakby łódki jest wyszukiwany użytkownik i za każdym razem jest on o niego odpytywana baza danych. I to jest błąd. Tego jakby nie możemy w ten sposób zostawić. I w kolejnym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób można załatwić tą sprawę. Teraz jeszcze wróćmy na moment do resolvera, ponieważ w resolverze mamy tutaj nową rzecz, bo jakby query all boats zwraca nam boat. Tymczasem w schemie widzicie, że mamy pole user, dla którego napisaliśmy sobie nowy resolver. Także w sytuacji, gdy odpytujemy o usera, to wtedy wchodzi nam tutaj GraphQL i parentem tak naprawdę jest boat. I w ten sposób możemy sobie zobaczyć, że ten boat ma ID 1, więc dla usera już jakby możemy korzystać z tego, co zawiera dany rekord, czyli możemy tutaj korzystać z tego boat.userID i dzięki temu możemy wyciągnąć zagnieżdżony rekord. Nie jest to niestety optymalnie zrobione, ponieważ no, dla każdego łódki osobno pobieramy użytkownika. W kolejnym odcinku skorzystamy z data loadera, który pozwoli nam naprawić ten błąd i po prostu jakby pobierać zbiorczo użytkowników, którzy nas interesują. Oczywiście GraphQL działa dosyć mądrze, bo zwróćcie uwagę, że tutaj jak wykasujemy sobie to pole i przestaniemy pytać o użytkownika, czyli będziemy zainteresowani tylko wszystkimi łódkami, to jak widzicie, GraphQL zrobi tylko jednego selecta i wyciągnie nam wszystkie łódki. Natomiast kiedy będziemy chcieli już tutaj usera, to widzicie, że zapytanie już jest nieco inne. I w następnym odcinku je naprawimy. Dzięki za uwagę i zapraszam do subskrybowania i lajkowania, jeżeli podobają Ci się te materiały.